Przed nami główne wydanie informacji w telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Metropolia podliczyła, ile pieniędzy zabrakło jej na komunikację publiczną w 2022 roku. To ponad 155 milionów złotych. Te kwoty będą musiały zapłacić gminy. Jedne kilkaset tysięcy, inne kilka milionów, a na przykład Katowice prawie 49 milionów złotych. Nie wszystkie miasta chcą się na to zgodzić, ale wyjścia nie mają. Paweł Jędrusik. Głosowanie w tej sprawie odbyło się w piątek podczas zgromadzenia GZM. Jednomyślności nie było, ale w kwestii finansowania komunikacji publicznej nie ma jej od dawna. Najwięcej, bo prawie 49 milionów złotych muszą dopłacić Katowice. Bytom ponad 14 milionów, Sosnowiec ponad 11,5 miliona, a Chorzów ponad 9 milionów. Mniejsze miasta zapłacą mniej, ale i tak odczują to w swoim budżecie. Przeciw uchwale głosowały m.in. Siemianowice Śląskie, które będą musiały wydać prawie 3 700 tysięcy złotych. Siemianowice po prostu nie dysponują wolnymi środkami budżetowymi na pokrycie tej składki. Oczywiście jak najbardziej rozumiemy stanowisko metropolii i to, że w budżecie metropolii także może brakować środków finansowych, ale niestety nie możemy się dobrowolnie zgodzić na to, aby kosztem mieszkańców Siemianowic zwiększać budżet na transport metropolitalny. I choć dziś przeciwko byli przedstawiciele tylko dwóch miast, a czterech się wstrzymali, to prezydenci nie ukrywają. Tak duże pieniądze trudno będzie znaleźć. GZM proponuje jakieś rozwiązanie, tak, które będzie skutkowało tym, o co apelowałem i prosiłem na poprzednich sesjach, żeby gminy tramwajowe miały możliwość wykonania jakiegoś ruchu na tych akcjach, tak? I widzę tą możliwość, tylko jeszcze by trzeba, że tak powiem, zapoznać się ze szczegółami, przeanalizować to do końca prawnie. Prezydenci i burmistrzowie coraz głośniej mówią, że zwiększenie finansowania komunikacji publicznej nie bardzo jest możliwe. Dlatego coraz bardziej prawdopodobne są cięcia kursów. Musimy za to zapłacić, natomiast będziemy szukali oszczędności w następnych latach, czyli w tym roku i w roku przyszłym, korygując poszczególne linie połączenia, poszczególne linie autobusowe, linie tramwajowe, które często się powielają i tak mieszkańcy zauważyli, często jeżdżą puste autobusy albo jeżdżą całymi gromadami, które na pewne odcinka, które powiedzmy powodują, że tych autobusów jest za dużo. Rozliczenie straty za poprzedni rok to ugaszenie tylko jednego pożaru w komunikacji publicznej. Przed gminami GZM jeszcze poważniejsze wyzwanie, czyli sfinansowanie komunikacji w roku 2024, co ma kosztować ponad miliard złotych. Rok temu Sosnowiec zamienił nocne kursy tramwajów busami jeżdżącymi na żądanie. Miasto chce iść dalej w tym kierunku i spalinowe pojazdy zamienia na elektryczne. Kursy nimi można zamówić od 23 do 5 rano, a podróż na terenie miasta kosztuje teraz 3 zł. Paweł Jędrusik. Nowe samochody to Mercedesy, które są wyposażone w system rekuperacji, czyli ładują się także podczas jazdy. Według producenta w pełni naładowany akumulator pozwoli na przejechanie 300 km w cyklu miejskim. Elektryki mają wpłynąć na oszczędności dla miasta. Sądzę, że kalkulacje takie będą dopiero po pierwszym miesiącu. Zobaczymy też, jak funkcjonuje to w praktyce, więc tego typu rzeczy dopiero gdzieś po pierwszym miesiącu. Zważywszy na fakt, że samochody elektryczne mają też inne zalety, jeżeli chodzi o eksploatację. Na przykład rzadziej wymienia się klocki hamulcowe, tak? Ponieważ tutaj w dużej mierze jest hamowanie silnikiem. Busy zamiast tramwajów zaczęły kursować nocą w Sosnowcu rok temu i na początku były bezpłatne. Teraz w nocy w zasadzie funkcjonują już tylko one. Mieszkańcy są zadowoleni. Myślę, że to, co chcieliśmy osiągnąć, czyli możliwość bezpiecznego w godzinach nocnych oczywiście przede wszystkim, bo o tym mówimy, dotarcia do celu, myślę, że to się udaje. Mamy dużo sygnałów o tym, że busiki przyjeżdżają punktualnie, że nie ma żadnego problemu z ich zamawianiem. Także myślę, że zdecydowanie tak. Na dzisiaj kolejny etap wdrażania tego nocnego transportu. Busy kursują na terenie Sosnowca, ale osoby od 60 roku życia mogą nimi dojechać także do miast ościennych. Zamówienie busa jest proste. Wystarczy pobrać aplikację na telefon i zamówić kurs. Możemy wybrać przystanek początkowy i przystanek końcowy, do którego chcemy dojechać. Możemy to zrobić przez wpisanie nazwy bądź wybranie z mapy oraz określić godzinę wyjazdu bądź dojazdu na miejsce. Aplikacja w kilka sekund przelicza orientacyjny czas przejazdu i wtedy wystarczy potwierdzić bądź odrzucić taki przejazd.
Warto jednak pamiętać, że na razie w busie możliwa jest tylko płatność gotówką. Nad wprowadzeniem możliwości płatności kartą Sosnowiec dopiero pracuje. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska uspokaja. Najnowsze badania wskazują, że w rzece Pszczynce i pobliskim zbiorniku Łąka nie ma już złotych alg, które przyczyniają się m.in. do śnięcia ryb. Wody rzeki i zbiornika Łąka są przez WIOŚ monitorowane od zeszłego tygodnia, kiedy pojawiła się informacja z Centralnego Laboratorium Badawczego o zbyt niskim ich natlenieniu. Fatima Orlińska. Najnowsze wyniki badań przeprowadzone 13 lipca na rzece Pszczynka w Pszczynie wykazały, że wykryta kilka dni temu złota alga już tu nie występuje. O niepokojącym zjawisku służby zostały poinformowane, kiedy Centralne Laboratorium Badawcze prowadziło swoje rutynowe badania. Wykryto wówczas zbyt małe natlenienie w rzece powyżej zbiornika Łąka, z czym wiążą się toksyczne zakwity. W konsekwencji zapadła decyzja o wzmożonym monitoringu wód. 12 lipca wyszły nam niewielkie ilości w 600 osobników na litr, natomiast w próbach pobranych wczoraj, 13 lipca, nie stwierdzono obecności złotej algi. Nie zmienia to zupełnie faktu, że dzisiaj działania inspektorów są nadal kontynuowane. Aby wykluczyć inne niż naturalne przyczyny tego niskiego poziomu tlenu, prowadzimy także kontrolę w jednej z oczyszczalni ścieków. O przyczynach spadku natlenienia wody, co spowodowało obecność toksycznego glona, na razie trudno mówić. Służby środowiskowe monitorują sprawę, ponieważ w pierwszych dniach badane próbki wykazały ponad 4000 osobników złotej algi na litr wody. To bardzo dużo. Monitoringiem objęte zostały zarówno wody Pszczynki, zbiornika Łąka, a także Wisły, do której Pszczynka wpada. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał w sprawie oświadczenie. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ przeprowadziło badanie obecności złotej algi na całej długości w Wiśle. Najnowsze wyniki nie potwierdziły już obecności złotej algi w Pszczynce ani w Wiśle. Obserwując sytuację w Odrze i zachowanie złotej algi, planowane są dalsze pobory próbek z rzeki Pszczynka oraz z Wisły. Na pewno niepokojący jest spadek wartości tlenu rozpuszczonego w rzece Pszczynka. Ma to związek przede wszystkim z aktualną pogodą i utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza. Czytamy w komunikacie wydanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Jednocześnie Inspektorat Ochrony Środowiska podkreśla, że w wyniku wykrycia toksycznego zakwitu nie odnotowano śniętych ryb ani żadnych innych martwych zwierząt. Obecność złotej algi nie była również w żaden sposób widoczna. Wprawdzie święto policji przypada dopiero 24 lipca, ale śląski garnizon świętował już dziś. Podczas uroczystości, która odbyła się w Tychach, komendant główny przywoływał statystyki, wedle których Polacy czują się w swoim kraju coraz bardziej bezpieczni. Fatima Orlińska. Służba tak naprawdę nigdy się nie kończy. Jak sami mówią, policjantem się jest, a nie bywa, dlatego stojąc na straży bezpieczeństwa nierzadko poświęcają życie prywatne. W piątek w Tychach funkcjonariusze z komend z całego województwa obchodzili święto policji przypadające na 24 lipca. Czego życzą sobie policjanci? To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje się prozaiczne, ale na pewno spokoju w służbie, takiej stabilizacji. Wydaje mi się, że chyba warto by było, żebyśmy sobie wszyscy jako policjanci życzyli, żeby być bardziej pozytywnie postrzegani. Ale to nasza codzienna ciężka robota, żeby ten wizerunek policji był coraz lepszy, żebyśmy byli lepiej postrzegani. Tak, chyba tego bym sobie i kolegom życzył, żeby ta ważność munduru w tym pozytywnym znaczeniu była coraz wyższa. Coraz wyższa jest również skuteczność polskiej policji, o czym świadczą liczby. Z przeprowadzanych w kwietniu badań opinii społecznej wynika, że Polacy odczuwają mniejsze zagrożenie przestępczością. Policyjne statystyki także wskazują na spadek przestępczości. Przestępczości całkowicie się wyeliminować nie da. Ale jak się popatrzy chociażby na raporty za rok ubiegły, czy za ostatnie półrocze, to te statystyki są naprawdę bardzo dobre. Wzrost wykrywalności, znaczący wzrost wykrywalności, spadek pospolitych przestępstw i przestępstw ogółem w województwie śląskim. To z jednej strony zachowanie całego naszego społeczeństwa, ale z drugiej strony również nieuchronność kary i to, że stoicie na straży właśnie tego porządku publicznego. Święto Policji to również okazja do wręczenia awansów i nagród. W wojewódzkich obchodach wziął udział komendant główny policji Jarosław Szymczyk, przed którym młodzi policjanci złożyli ślubowanie. Ja was zapewniam, że to nie jest łatwa służba i że nie zabraknie
łez, nie zabraknie potu. Ale też zapewniam was, że nie zabraknie wam satysfakcji, bo nie ma nic piękniejszego, niż usłyszeć od drugiego człowieka, że się mu pomogło, że się go ochroniło. A to na co dzień robią polscy policjanci. 15 tysięcy interwencji dziennie. I oceną tych interwencji, tych działań, które realizujemy, jest ta ocena społeczna. Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i po raz pierwszy pokaz policyjnych motocykli. Odbyła się też defilada. Taki był piątek w informacjach. Życzę udanego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.